co się dzieje, to tak jak dzisiaj pani Monika Olejnik mnie zapytała, co się dzieje, czy w ogóle gramy, to ja zawsze wiem, że wtedy, że ci ludzie pracują, że są zapracowani, biegają, patrzą, szukają, wywiady robią. No my, publiczność wie mniej więcej. My na szczęście właśnie mamy małą orientację odnośnie tego, co dzieje się w Manamie, bo oto pojawiła się dzisiaj, tak jak powiedziałeś przed chwilą, bardzo świeża kaseta. Ja mam to już 3 dni, ale sprzedaży właściwie od jutra. Promocja w sklepie muzycznym Radia Wawa, a tutaj już mamy u was dzisiaj kasetę Manamania. Oczywiście z przymrużeniem oka traktujemy ten tytuł. Chociaż no, remontowa publiczność i publiczność właściwie wszędzie, gdzie gram, zachowuje się podobnie. Duża zmiana, jeżeli o publiczność chodzi w ostatnich latach, jakoś tak jest dużo bardziej swobodna. Nie ma tak jakiejś takiego dołu, czasami dół taki na koncertach. To nawet wczoraj... Niby biją brawo, ale dół. Teraz jest inaczej. Nawet wczoraj na koncercie T-Labu w warszawskim remoncie było podobnie. Manamania to zapis koncertu, który był niedawno, bo odbył się w remoncie w lutym. 7 lutego dokładnie. Ta publiczność, która tam była i która przychodziła na poprzednie również koncerty, wie dokładnie, o co chodzi. No, Manam dotrzymał obietnicy, dotrzymał słowa. Kaseta jest, 80 minut muzyki na kasecie, na podwójnej kasecie, jak gdyby, że tak się mogę wyrazić, tak? Natomiast skrócona forma dla tych, którzy jadą samochodem i albo na przykład chcą mieć taką wersję skondensowaną, 40-minutowa, taka trochę pocięta, z wyciszeniami. Natomiast na kompakcie jest już cały koncert, bez żadnych wyciszeń, płynie to wszystko. Normalny koncert zarejestrowany, prawie 80 minut. Ostatnio bardzo dużo i bardzo intensywnie mówi się o Manamie. Nagrywacie nowe płyty, wydajecie kasety koncertowe, bardzo dużo reedycji waszych poprzednich dokonań na kompaktach wreszcie. Jednym słowem, renesans Manamu. Dużo się też mówiło o waszym pobycie w Stanach Zjednoczonych. Czy on zaowocuje na naszym rynku jakimiś nagraniami, jakimiś płytami? Stany Zjednoczone to jest zupełnie inny temat, zupełnie inny rozdział, to jest mega skala, mega rynek i o tym właściwie dzisiaj nawet chyba nie wypadałoby mówić, to oddzielny zupełnie naprawdę oddzielny temat i rzeka, temat rzeka. Ale były tam, były koncerty nagrane. Nagraliśmy, dla wielu tysięcy ludzi tam graliśmy, nagłaśniali nas ludzie ze studia ECMI, to jest studio, w którym nagrywał ostatnią płytę Bob Dylan, nagrali 3 nasze koncerty, z tego chcieliśmy zrobić połączenie z koncertem w remoncie, ale koncert w remoncie jest tak uroczy, tak właściwie sam w sobie czadowy, że już nie było sensu łączyć Chicago z Warszawą, chociaż taki był nasz pierwszy zamysł. Chicago ukaże się w wersji skondensowanej na jednej kasecie, najlepsze tylko właściwie utwory i to już tak ekstra właściwie można powiedzieć, że dla kolekcjonerów i dla ludzi za oceanem. Ja myślę, że dla kolekcjonerów także taka ciekawostka, że ta kaseta Manamania była remiksowana w bardzo specyficznym, oryginalnym studiu Złota Skała Roberta Brylewskiego. No jak to wy mówicie w Brumie, że to jest oryginalne studio, że specyficzny miks, przecież właściwie nie wypadałoby w ogóle tutaj przychodzić, gdyby było gdzie indziej miksowane. My bardzo dużo nagrań mamy z tego studia, dlatego znamy je bardzo dobrze. Marek, chciałem jeszcze zapytać. Sam wiesz, jak z tymi dźwiękowcami jest. Niektórzy się bawią z dźwiękiem, pucują tak, że w końcu nic z koncertu nie ma. Widzieliśmy Roberta Brylewskiego, ponieważ Robert się dźwięku nie boi, jak sami wiecie, jak była armia, brygada, kryzys tam. Zero strachu przed dźwiękiem tak zwanym, przed brzmieniami, przed efektami najróżniejszymi zmiksował. I jego wzięliśmy zupełnie świadomie, bardzo się z tego cieszymy, bo jest rzeczywiście koncert taki, jaki jest, taki, jaki był w remoncie, taki jest zarejestrowany, z takim samym czadem, no jest po prostu naprawdę. Powiedz mi, Marek, czy wy nie macie problemu z prawidłowym funkcjonowaniem zespołu? Ty mieszkasz w Zakopane, prowadzisz, jesteś prezenterem w lokalnym radiu Alex. Twoje nagrania, jedna z grań w radiu Alex. Wyszło na to, że ja teraz muszę nagrać twoje. Ale pytam, to żadne kumoterstwo, naprawdę. Pytam, pytam, ponieważ tak, ty daleko, Zakopane, Korab tutaj w Warszawie. Jak w ogóle zespół funkcjonuje? Słuchaj, ja zamieniłem swoje mieszkanie po rodzicach w Olsztynie wreszcie na Warszawę w zeszłym roku. Mam malutkie, małe mieszkanko, nie powiem gdzie, bardzo miłe, bardzo urocze i jak jestem w Warszawie, no to mam gdzie wreszcie głowę złożyć, to się mówi. Natomiast do Zakopanego wjeżdżam, kiedy tylko mogę, ponieważ tam jest fantastycznie też. I tam jest taki mój drugi dom, pracownia właściwie, studio, pracownia. Czyli my możemy liczyć na to, że Manam już do końca swoich dni nie będzie tylko Manam koncertowym, ale będziecie mieli czas i znajdziecie czas, żeby płytę studyjną przygotować. No już przygotować materiał muzyczny jest właściwie zamknięty. Ja jeszcze dorabiam. Zawsze to jest tak, że jak się już zamknie płytę, to potem nagle powstają na przykład 2 albo 4 przy utwory. Tak, wydaje mi się, że tym razem zrobiłem kolejne 2 utwory. I to tak jak ostatnie dzieci się kocha, jakby czasami
właśnie w cudzysłowie najbardziej. No, Kora pracuje nad tekstami, ale chcieliśmy naprawdę bardzo, żeby płyta koncertowa się ukazała. Na razie w formie kasety, ze względów antypirackich, kompakt będzie za dwa tygodnie, za dwa miesiące. I chcieliśmy, żeby ten koncert był, żeby przypomnieć ludziom, jak to jest, bo tak my dużo graliśmy w ciągu ostatniego roku i te koncerty warto było rejestrować. Ja chciałem rejestrować każdy koncert, o czym mówię publiczności na każdym koncercie, ale no nie każdy się da. To jest jak gdyby hołd złożony przede wszystkim fanom, tym, którzy przychodzą na koncert, którzy tak wrzeszczą, jak tutaj śpiewają razem, taki odjazd robią dla Marek, zespołu. Ostatnie bardzo proste pytanie. Powiedz mi, jaka jest twoja recepta na taką długowieczność artystyczną, na tak znowu dobrą kondycję zespołu, który no, najmłodszym zespołem nie jest? Słuchaj, rock'n'rolla się gra po to przede wszystkim, żeby się ustrzec złych kobiet, żeby się ustrzec złego towarzystwa, żeby się ustrzec złych dragów najróżniejszych, żeby się ustrzec alkoholu, po to się gra po dono rock'n'rolla. Chociaż trzeba czasami przez całe to piekło przejść, ale kto przejdzie, to tak jak złoto, czyste wyjdzie. Piotrek kiwa głową, więc chyba się zgadza. Oj tak, i wtedy nie należy po prostu przy rock'n'rollu nie należy pytać o wiek. Dobra, to w takim razie dziękujemy Ci, Marku, za wizytę. Zapraszamy bardzo często. Magazyn Drum zaprasza Cię bardzo serdecznie. Ja słucham Was wszędzie, gdzie tylko mogę i miliony słuchaczy Was słuchają, też słuchają Brumu. To co polecasz w takim razie? Brumu, Manamania. Słuchajcie, można wydać czat jakiś tutaj, jest raz, dwa, raz, dwa, najszybsza chyba wersja w ogóle manamowa, raz, dwa, raz, dwa. Natomiast ja bym polecał jak Złote Tango, bo właściwie już się robi tak gorąco, przedwakacyjnie. Ja myślę, że tango zawsze można zatańczyć. Czyli po prostu zapraszamy do tańca. Zapraszamy. Dzięki. Dzięki.